Halo, cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ferwer, zapraszam do kolejnego materiału. Update, majorowy Copenhagen, major hub and item. Zobaczcie, jak to teraz w ogóle wygląda. To są główne zmiany, na początku nie wiedziałem, na co tutaj patrzeć. I teraz zrobili tak, że macie od razu tutaj 3-0, 0-3 i tutaj ci, którzy awansują. I teraz dostałem od Seba, od jednego z widzów, fajną stronkę, fajny taki symulator. A jest to ten symulator. Teraz poczekajcie, bo tutaj mamy... wezmę Hell TV, eventy featureowane i to będą to. Tutaj akurat są te pierwsze mecze i to są właśnie mecze tutaj. Właśnie Cloud9, Ecstatic, Eternal, Mongols, Ens, Imperial i tak dalej. I to są... O, te mecze są tutaj. I tak, wiem, że tego nie widzicie, ale tutaj jest Cloud9, Ecstatic. Dajmy, że Cloud9 wygra. Eternal Fire z Mongolsami. Eternal powinno wygrać, Ens z Imperial. No jestem za Ens, ale no, mam nadzieję, że uda im się. Apex Pain. Apex wygra, Heroic, Lyn, no to Heroic. I ogólnie tak suma summarum wyszło, że 0-3 zrobi mi Lyn. Dziwo, Pain Gaming, nie wiem, jakoś tak powychodziło. O, Pain z Ecstatic, tutaj może być mały problem. Ja tu ustawiałem wcześniej, ale niestety musiałem zamknąć przeglądarkę i to mi się wszystko zresetowało. Patrząc jeszcze właśnie tutaj na kolejne te piki, typu właśnie Ecstatic kontra Pain, to patrząc właśnie na mecze, z kim Pain wygrywało i z kim ewentualnie przegrywało w porównaniu do Ecstatic, no wydaje mi się, że Ecstatic chyba jest takie bardziej w formie, bym powiedział. Mieli dużo takich właśnie meczy 0-2, 2-0. I ewentualnie, no, stawiam na Ecstatic. Stawiam na Ecstatic w tym wypadku. Chociaż wiecie, no teraz CS2 może być jeszcze gorzej jak w CSGO, gdzie niby mieliśmy wtedy te pewniaki. Okazało się, że zupełnie inne drużyny w ogóle wychodziły. Możecie sobie przeprowadzić to jakąś symulację. W zależności od tego, jak tutaj wygra która drużyna, widzicie, że to się wszystko zmienia. Także w drugiej rundzie Cloud9 z KOI. Wygra Cloud9, Eternal z Amkal, raczej Eternal, Ens, Furia, no, trzeba trzymać kciuki za Ens. No tutaj wszystko, co jest Ens, staram się zaznaczać, że wygrają, no bo trzeba wspierać. Apex, Heroic wygra, Legacy, Pandas ostatnio jakoś nie jest za bardzo w formie, ale Legacy widziałem, że też fajne mecze wygrywało. Soul, Ecstatic powinno wygrać z Pain, Mongols, Imperial, tutaj może być różnie. Imperial, Mongols. Zostawmy sobie na razie na Mongols. Mongols mogą zaskoczyć. Heroic z Cloud9. Tutaj miałem największy problem. Bo chodzi o to, żeby zaznaczyć kogoś na 3-0. Bo to będą albo któraś z tych dwóch drużyn. Albo Cloud9, albo Heroic. Mam nadzieję, że Heroic, więc Heroic po prostu damy na 3-0 sobie. Eternal Fire z Ens. No mam nadzieję, że tutaj Ens wygra. Wówczas Ens można byłoby też dać na 3-0, ale... Czuję, że bardziej któraś z tych, no nam może się pomknąć łapa w którymś z meczów. Tutaj Furia, Soul, KOI, Legacy. Raczej wygra Legacy, tak jak mówię, to nie jest jeszcze ten zapisany, nie wiem nawet gdzie tutaj jest save tego. Apex, Amkal, no to Apex, tutaj Ecstatic. Mam nadzieję, że tak jak mówię, to jest loteria. Imperial Esport. Pandas z Lynem, no wydaje mi się, że Pandas jest ciut lepszy od Lyna, aczkolwiek tak jak mówię, no to też będzie po prostu loterę, bo patrząc na Pandas i na Lyn Vision, gdzie Pandas jest top 20, tutaj mają jeszcze, nie wiem kto to jest, Emilia Kak, nie wiem jak wymawiać szczerze ten nick. No i dalej mamy rundę czwartą, Cloud9 Legacy, no to Cloud9 wygra, Furia, Ecstatic, powinna Furia wygrać, tutaj Eternal Fire z Apex. Coś czuję, że Apex, ale zostawmy Eternal Fire, ponieważ kiedy tam wcześniej przy tych pikemach się zmieniało, to zmieniłem, okazuje się, że tamta drużyna, którą miałem wcześniej, na tym piku wygrała, a tą co zmieniłem przegrali, więc w sumie no, siąść nie siadło. Mongols, to Mongols wygra, Amkal z Imperial Esports.
Tutaj też może być 50-50 pandas z koi, no to powinno wygrać koi. No i wtedy wychodzi na 3-0, że wyjdzie albo ens, albo heroic. Na 0-3 Pain Gaming i Lyn. Tutaj raczej bym stawiał na Lyn. Tutaj bardziej na heroic. No i kto ogólnie awansuje? Cloud9, Eternal, Furia. Któreś z tych? Ewentualnie jeden z tych teamów. Także przejdźmy od razu sobie do pick'em w grze. Także tam na 3-0 damy sobie heroic. Ens, że przejdzie dalej. Cloud9. Apex. Lyn Vision na 0-3. A tutaj, aha. To są takie, dobra. I nie wiem. W razie czego, kurde, no nie wiem, Legacy, poczekajcie, jeszcze zerknę na tamten, na tamtą predykcję moją. Jednak dajmy na 0-3 ten Pain. Eternal... Co? Nie mogę? Eternal, Furia, Ecstatic i Imperial Esport. Tak bym to na tą chwilę ogarnął. I teraz tak, jeśli chodzi o przepustki, to mamy właśnie tą, teraz aktywowałem. Jest ten żeton, bo kupiłem ją wcześniej. Copenhagen Coin. I teraz wziąłem sobie tą wersję, gdzie macie jeszcze trzy te żetony. Tylko że w tej chwili nie wiem nawet, gdzie te żetony są. Graffiti drużyny. Wiadomo. Nie wiem, gdzie są jeszcze te trzy żetony, bo to jest wersja... była wersja, jak tutaj się wchodziło... Za 40 coś to była taka zwykła wersja, a za 70 chyba niecałe 2 złote była wersja... była wersja z tymi trzema żetonami, nie? Właśnie tutaj Active Pass Leaders. No. To właśnie to są chyba te dwa żetony, nie? Bo to są te tokeny. Ukończone wyzwania. A to są... Aha, to są tylko dwa. Czyli aktywne coin i place all your pickems. Dobra. Także moi drodzy, tak to mniej więcej wygląda. Muszę jeszcze sobie ogarnąć, gdzie te żetony będą. I tutaj możemy po wejściu właśnie na ten mecz do niego wejść, żeby odebrać paczkę pamiątkową tego suwenira. Czyli to, co mamy w tym miejscu tutaj. No na pierwszy rzut oka wydaje się trochę to nieintuicyjne, tak jak było kiedyś, ale fajnie, że jest jakaś zmiana. Spoko to wygląda. Także tyle, jeśli chodzi o mój pick'em. Dajcie znać, jakie są właśnie wasze pick'emy. Jeśli chcecie, będą komentarze odnośnie tego symulatora. Mogę wam to przykleić, mogę wam to wkleić w przypiętym komentarzu, jeśli chcecie. Jeśli nie będzie komentarzy, no to no nie będę wam tego wrzucał. Także to tyle, dzięki serdecznie, trzymajcie się, elo.